Nazywam się Roxana Wiankowska, mam 19 lat. W wieku 13 lat przeszłam anoreksję, później bulimię. Chciałabym Wam opowiedzieć troszeczkę o tej chorobie, o tym, jak ona funkcjonuje, stać się w pewnym rodzaju przestrogą, motywacją, bądź też inspiracją do tego, aby z tego wyjść. Więc nagram serię filmików, w których opowiem, jak funkcjonuje ta choroba, gdyż nie da się tego opowiedzieć oczywiście w przeciągu 10 minut. I być może pomogę Tobie zwalczyć ją lub Twoim najbliższym. Okej, więc zaczynajmy. Anoreksja to choroba duszy i ciała. Duszy, ponieważ czujesz głęboki brak akceptacji do samego siebie, do swojego wnętrza, swojej osoby. I zaczynasz w końcu, że tak powiem kolokwialnie, czepiać się tego, co jest zewnętrzne, czyli swojego ciała. I chcesz coś w nim zmienić, zamiast zajrzeć do tej głębszej przyczyny, ty skupiasz się na tym, co jest na zewnątrz. I zaczynasz się zatracać w odchudzaniu. Tak to mniej więcej funkcjonuje. Później twój organizm jest wyniszczony, czasami dziewczyny też umierają, tak samo mężczyźni. Nic się dla ciebie innego nie liczy, tylko to, ile zobaczysz na wadze. Okej, żeby było tobie łatwiej, opowiem ci troszeczkę o tym, jak to było ze mną. Wychowywałam się w rozbitej rodzinie i od początku czułam, jakby coś było ze mną nie tak. Nie wiem, czułam się gorsza niż inne dzieci, więc stwierdziłam, że odchudzanie to będzie fajna alternatywa, bo przecież dziewczynki, które widziałam w gazetach, w telewizji, w różnych programach, były zazwyczaj chude, szczupłe, miały wokół siebie całe grono przyjaciół, były bardzo kochane, atrakcyjne, więc stwierdziłam, że może to też załatwi u mnie ten problem, że może w końcu przestanę się izolować i będę taka jak inne. Więc zaczęło się tak, że przestałam jeść kolację, ale zamiast kolacji jadłam po paczce chipsów. Tak, przez pierwszy tydzień tak to było, bo stwierdziłam, że przecież chipsy to nie jedzenie, tak mi ktoś wtedy powiedział i myślałam, że schudnę. Jednak szybko zobaczyłam, że to nie do końca tak funkcjonuje. No i zaczęłam stopniowo ograniczać posiłki. Wiesz, z początku było to takie niewinne, a później stało się to niczym uzależnienie, gdyż wiesz, z każdym momentem, gdy stawałam na wadze i widziałam taką niższą wagę po prostu, to czułam nieodpartą satysfakcję. Czułam się jak nigdy niczym bym osiągnęła szczyt Mount Everest. Więc pragnęłam cały czas tego uczucia. Chciałam więcej i więcej. Co przekładało się na to, że chudłam coraz bardziej. Nie potrafiłam już z tego wyjść, gdyż cały czas czułam, że jeśli tylko schudnę 3 kg, to będę w końcu taka, jaka chciałam być. Poczuję to, co chcę, to, co pragnę. Jednak, wiesz, nic się nie zmieniało. Poza tym, że więcej osób po prostu zaczęło się mną interesować, gdyż no niepokoiło się, tak? Trochę osób pytało się, dlaczego, co się stało, co się dzieje, że jestem taka chuda, że tak schudłam, czy jestem chora, a to było dla mnie niczym miód dla duszy, czy jakoś tak. Wiesz, to było dla mnie, to mnie tak zadowalało, ponieważ to było coś, na co ja pracowałam i nie mogłam zrezygnować, gdyż w pewnym momencie usłyszałam coś takiego w swoim mózgu, że ale jak to, chcesz to wszystko zaprzepaścić? Ale przecież zobacz, ile na to pracowałaś. Jeśli tylko przytyjesz 2 kg, to znowu staniesz się taka jak kiedyś. Nikt już na ciebie nie spojrzy. I widzisz, łudziłam się cały czas, że jeśli będę troszeczkę chociaż chudsza, to osiągnę w końcu to, co pragnę, czyli taką akceptację do samej siebie. Jednak to było bardzo złudne. W końcu ważyłam około 32 kg, 31, 30.
przy wzroście 1,53 m, to będziesz mógł też zobaczyć na zdjęciu na końcu filmiku. Jeszcze chciałam Ci powiedzieć o tym, jak to się stało, że straciłam kontrolę. Po prostu cały czas miałam takie nieodparte uczucie, że ja to kontroluję, że to przecież ode mnie zależy, ale uzależniłam swoje poczucie własnej wartości od anoreksji, od tego, ile ważę, od tego, ile widzę liczb. I nawet jeśli przytyłam 100 gramów po wypiciu szklanki wody, co oczywiście jest normalnym zjawiskiem, po wypiciu 100 ml, 200 wody automatycznie jest więcej płynu w Twoim organizmie i nabierasz masy. Masy, jeśli chodzi o wagę. To potrafiłam robić setki brzuszków, gdyż twierdziłam, że to pomoże mi osiągnąć mój cel. Byłam przekonana, że tylko tak jestem w stanie sprostać wymaganiom swoim i innych i tylko wtedy będę znowu lubiana, ceniona w środowisku. Jeszcze na koniec chciałabym Ci powiedzieć, że nagram serię innych filmików, w którym opowiem Ci między innymi, jak wyglądała moja hospitalizacja, jak to się stało, że trafiłam na oddział psychiatryczny. Opowiem Ci o tym, co tak naprawdę zdecydowało o tym, że wygrałam z chorobą. Powiem Ci, jak z nią wygrać oraz poproszę, oraz nie poproszę, tylko postaram się pomóc Ci jak najlepiej potrafię. Odpowiem też na wszelkie Twoje pytania. Także dziękuję Ci, że poświęciłeś mi swój czas i życzę Ci miłego dnia. Pa, pa!